dzieckiem być. O Boże, czarna Madonno, zraniona, Twoje się skryć. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem być. O pozwól, czarna Madonno, w ramion Twoje się skryć. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Na początku mszy świętej pragnę przywitać wszystkich pielgrzymów. Pielgrzymów z diecezji przemyskiej, z diecezji opolskiej i moich pielgrzymów z diecezji perpińskiej, Bukowca, z diecezji też bydgoskiej. Gromadzimy się na miejscu objawień Matki Bożej Fatimskiej. Chcemy oddać jej wszystkie nasze intencje. Chcemy uczcić naszą Matkę, która jest blisko swoich dzieci. Dlatego powierzając Maryi wszystkie sprawy dnia codziennego, prośmy o potrzebne łaski, abyśmy w życiu zawsze wybierali Jezusa Chrystusa, abyśmy zawsze kroczyli za Maryją, przez którą droga do Pana Jezusa jest najkrótsza, najpewniejsza. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, ale wcześniej jeszcze wymieńmy wszystkie intencje. Intencją mszy świętej o powrót do wiary i zgodę w rodzinie. Sprawuję najświętszą ofiarę w 44. rocznicę ślubu Jana i Stanisławy, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla nich i ich najbliższych na dalsze lata. Ja odprawiam tę mszę świętą za zmarłego Jerzego, prosząc Boga o radość wieczną dla niego. Ja sprawuję tę Eucharystię, dziękując za odebrane łaski, prosząc o dalsze w intencji Pani Marioli i Pana Tomasza w 21. rocznicę pożycia małżeńskiego. Mszę świętą sprawuję w intencji pielgrzymów, prosząc o potrzebne łaski dla nich, także we wszystkich intencjach, z których przyszliście dzisiaj tutaj na mszę świętą. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, obrazu krzywym, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składam, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Bo wy, ty rodzicielkę Twojego Syna ustanowiłeś tak we naszą Matką, spraw, abyśmy nieustannie trwając pokuci na modlitwie za zbawienie świata, mogli coraz skuteczniej szerzyć Królestwo Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte Jeruzalem nowe ujrzałem, wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie: oto czynię wszystko nowe. Oto Słowo Boże. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, z pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. I niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego, Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki, w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech Bóg to sprawi, abyś była wywyższona na wieki. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Błogosławiona jesteś, Panno Maryja, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Na drodze nowej, drodze nieznanej, drodze niepewnej, niebezpiecznej,
Zawsze czujemy się lepiej, gdy obok nas idzie ktoś, kto zna tę drogę, kto wskaże nam kierunek, kto poprowadzi, kto zapewni nam na tej drodze bezpieczeństwo i zapewni, że osiągniemy cel naszej wędrówki. A na pewno taką drogą nieznaną, taką drogą czasem też niebezpieczną, drogą nową jest droga naszego życia. Tym bardziej więc trzeba nam szukać przewodnika, trzeba szukać tego, kto drogę wskaże, kto nauczy, kto sprawi, że nie zabłądzimy. I moi drodzy, na drodze naszego pielgrzymowania, gdy gromadzimy się tutaj u Matki Bożej Fatimskiej, Słowo Boże dnia dzisiejszego stawia obok nas świętego Jana Apostoła. Chce nam Pan Bóg dzisiaj powiedzieć, niech ten Jan, umiłowany uczeń Pana, niech on będzie waszym przewodnikiem. Niech on wskaże drogę, niech on nauczy, niech poprowadzi. Gdzie prowadzi nas dzisiaj święty Jan Apostoł? Słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii, prowadzi nas na Golgotę, prowadzi nas pod krzyż. Przypomina, że tam dokonało się dzieło, największe dzieło zbawienia świata. Ale, moi drodzy, tam właśnie pod krzyżem, tam wydarzyło się coś jeszcze. Ten, który przez 3 lata chodził za Panem Jezusem, ten, który słuchał Jego słowa, ten, który patrzył na Jego czyny, właśnie tam, na Golgocie, właśnie tam pod krzyżem, właśnie tam stał się uczniem Jezusa. Do tej pory był tylko w Jego szkole. Do tej pory tylko przyglądał się, patrzył, co robić, jak żyć. A tam na Golgocie stał się prawdziwym uczniem. Dlaczego? Słowa dzisiejszej Ewangelii mówią o tym bardzo krótko. Otóż od słów Jan przechodzi do czynów. I bardzo krótkie jest to zdanie opowiadające o przemianie tego człowieka, opowiadające o tym, kim się stał. To zdanie bardzo króciutkie mówi: od tej godziny wziął Maryję do siebie. Zobaczcie, moi drodzy, to jest konkretny czyn. My teraz wiemy, ten człowiek jest prawdziwym apostołem. My teraz wiemy, on jest uczniem Pana. Dlatego, że jego czyny świadczą o tym, że stał się prawdziwym apostołem, stał się prawdziwym uczniem. Jeżeli ten święty Jan ma być w dniu dzisiejszym naszym przewodnikiem, jeżeli ten święty Jan ma nas dzisiaj czegoś nauczyć, to, moi drodzy, on chce nas prowadzić tą samą drogą od słuchania, od chodzenia. Chce nas prowadzić drogą, która od słów doprowadzi nas do czynów. I właśnie tutaj, na fatimskiej ziemi, bardzo donośnie brzmią te słowa Jana z dzisiejszej Ewangelii. Słowa Jana skierowane do każdego z nas. Słowa Jana, które mówią: weź swoją matkę do siebie. Zaproś Maryję do swojego życia. Niech ona będzie w twoim sercu, niech będzie obecna w twojej rodzinie, pod twoim dachem. Zaproś Matkę Najświętszą może do swojej parafii, może nie ma tam jeszcze nabożeństwa ku jej czci. Zaproś Matkę Najświętszą do serc swoich dzieci. Zaproś Matkę Najświętszą wtedy, gdy w domu krzyż będzie, choroba, cierpienie, samotność, śmierć. Zaproś Matkę Bożą do siebie. To jest ta wielka nauka świętego Jana. I wiecie dobrze, mówię do swojej grupy, że na trasie naszej pielgrzymki to już 5. apostoł, z którym się spotykamy. To już 5. apostoł, który wskazuje nam drogę do Boga. Zechciejmy, moi drodzy, rzeczywiście wziąć sobie do serca te pielgrzymkowe wskazania, te pielgrzymkowe nauki,
zechciejmy wziąć sobie do serca przede wszystkim to wołanie świętego Jana i zaprosić tak na poważnie Matkę Bożą do swojego życia. Amen. W tym świętym miejscu, w którym objawiła się dzieciom niepokalana dziewica, módlmy się, bracia i siostry, do Boga, naszego Ojca, który dał nam Maryję, Matkę swego Syna, za naszą Matkę. Za cały lud Boży, aby idąc za wskazaniem, za wezwaniem orędzia Maryi w duchu prawdziwej pokuty i modlitwy, pracował z pełnym poświęceniem na rzecz odnowy współczesnego świata i rozszerzenia Chrystusowego Królestwa. Ciebie prosimy. Za tych, którzy pełnią w Kościele jakąkolwiek misję, aby zjednoczeni z Maryją umieli z wiarą słuchać, kochać i głosić Słowo Boże coraz większą gorliwością. Ciebie prosimy. Za rządzących państwami, aby wprowadzali na świecie sprawiedliwość i pokój, a współpracując ze sobą doprowadzili do sprawiedliwego podziału dóbr pomiędzy wszystkich mieszkańców ziemi. Ciebie prosimy. Za wszystkich cierpiących, aby zjednoczeni z Maryją, pocieszycielką strapionych, odnaleźli w braterskiej miłości i kontemplacji Chrystusowego Krzyża siłę w drodze ku życiu wiecznemu. Ciebie prosimy. Za nas tu zgromadzonych, za nasze rodziny, za nasze parafie, aby za wstawnictwem Maryi poszukujących Chrystusa odnaleźli Go, grzesznicy nawrócili się, a my wszyscy, abyśmy z entuzjazmem głosili Ewangelię. Ciebie prosimy. We wszystkich intencjach, z którymi przyszliśmy tutaj na mszę świętą. O opiekę Matki Bożej, błogosławieństwo Boże, Ciebie prosimy. Boże nieskończenie dobry, który wysłuchujesz próśb Twojego ludu za przyczyną Maryi, Matki Twojego Syna i Matki Kościoła, usłysz nasze pokorne błagania i przymnóż nam wiary przez Chrystusa, Pana naszego. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć. Chcę Cię, Jezu, kochać wiernie. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę Twoją, na cześć i chwałę swojej rodziny, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje słowa i zachowywali je w naszych sercach przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Górem serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to jest.
zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia w Panie Twoim, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. To, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Musimy świecić Twoją pamięć, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Antonim oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II, z dziećmi fatimskimi i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Który płacisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Panu Boże, który płacisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Panu Boże, który płacisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba. Jezusa ukrytego,
mam w sakramencie. Módlme się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego przez Chrystusa Pana naszego. Teraz zostaną poświęcone wszystkie dewocjonalia. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz inna. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty nas powołałeś przez chrzest i bierzmowanie do dawania świadectwa wiary przed ludźmi. Prosimy Cię, pobłogosław tych wszystkich, którzy te oznaki religijne, wszelkie dewocjonalia, będą nosić, korzystać z nich jako wyraz naszej wiary. Umocnij ich zaufanie i wierność ku Tobie, i doprowadź do Królestwa Niebieskiego, gdzie z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Błogosławieństwo jest tym, co święci wszelkie dewocjonalia. Modlitwa. Modlitwa Kościoła, modlitwa uświęca wszelkie przedmioty, które przynieśliśmy tutaj na mszę świętą. Niech wspólna Eucharystia będzie umocnieniem na dalszy czas pielgrzymowania. Niektóre grupy już wracają do ojczyzny. My zostajemy jeszcze. Wszyscy, którzy dotyczy to akurat mojej grupy, którzy przynieśli swoje intencje na mszę świętą, proszę, żeby podeszli tam z drugiej strony za kaplicą objawień. I te intencje tutaj przekażemy, aby zostały złożone u Matki Bożej Fatimskiej. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Ogólnie będą dzięki. Staw na polski Chrystus.